Łukasz Karpiel, przegląd tygodnia, zaczynamy! Jest taki stary dowcip z czasów słusznie minionych, mówiący o trzech komunistycznych gęsekach podróżujących pociągiem. Kiedy ich środek transportu znienacka zatrzymuje się w szczerym polu, z perspektywą dłuższego postoju, każdy z nich proponuje remedium na zaistniałą sytuację. Jeden z czerwonych kacyków proponuje, aby zasłonić zasłony. Aby nie było widać, czy pociąg stoi, czy jedzie. Ten tok rozumowania zdaje się przyświecać Radzie Dzielnicy Ealing w Londynie, która jako pierwsza w Wielkiej Brytanii ustanowiła bezpieczną strefę przed kliniką aborcyjną. O czyje bezpieczeństwo postanowili zatroszczyć się radni? Oczywiście nie o nienarodzonych dzieci, ale o klientów korzystających z tak tzw. klinik aborcyjnych. Do uszu rajców dotarły bowiem ich zażalenia, na szykany, jakich doznają ze strony działaczy pro -life. Protestujący obrońcy życia upatrzyli sobie bowiem chodnik przed budynkiem, skąd jak relacjonują żalący się, nękają aborcjonistów. W jaki sposób? Poprzez mówienie i pokazywanie prawdy o tym, czym w rzeczywistości jest aborcja i jaka groza. I cierpienie związane są z mordowaniem nienarodzonych dzieci. Widać wyraźnie, że aborcjonistom grunt pali się pod nogami, skoro sięgają po tak drastyczne środki kneblowania i cenzurowania prawdy. Oni doskonale wiedzą, że na gruncie dyskusji nie są w stanie bronić swego proaborcyjnego zacietrzewienia, a prawda o aborcji dociera do coraz większej liczby osób zdających sobie sprawę z tego, że w tak zwanych klinikach nie dokonuje się żadnych zabiegów, a brutalnych mordów na niewinnych dzieciach. Kto potrzepnął? Londyńskim radnym ten pomysł? Trudno dociec. Można jednak przypuszczać, że był to ten sam głos który kazał zająć się kwestią kontroli urodzin patronującej tym aborcyjnym ośrodkom szkockiej feministce Mary Stopes. Tak bowiem uzasadniała ona genezę swego zainteresowania się i późniejszego zaangażowania w ruch depopulacyjny. A w Polsce czy ostatnia decyzja sejmowej komisji, która postanowiła nie zajmować się projektem zatrzymaj aborcję, nie stanowi dowodu na to, że także i nad Wisłą, co niektórzy uważnie wsłuchują się w rady płynącego z tego właśnie źródła,